Jeżeli nie wiesz wiele o komputerach, prawdopodobnie ciekawi cię z czego składa się komputer i jak jego poszczególne elementy ze sobą współpracują. Komputery mogą mieć różne rozmiary i kształty. Komputery przenośne to małe, lekkie urządzenia zasilane z baterii, więc można je brać wszędzie ze sobą. Komputery stacjonarne są większe i przeznaczone do pracy przy biurku lub stole. Typowy komputer stacjonarny składa się z jednostki centralnej, ukrytej w obudowie, monitora, klawiatury, myszy i głośników. Zobaczmy, jak poszczególne elementy współpracują ze sobą, aby pomóc Ci wykonać Twoją pracę. Jednostka centralna jest główną częścią komputera. Zawiera elektroniczny mózg komputera, który przetwarza i przesyła informacje do pozostałych elementów. W większości przypadków obudowa zawiera również stację CD lub DVD. Co umożliwia instalowanie oprogramowania, słuchanie muzyki i oglądanie filmów. System Windows automatycznie odtwarza większość dysków CD lub DVD włożonych do stacji. Monitor przypomina wyglądem telewizor i pozwala zobaczyć wszystkie programy, obrazy oraz dokumenty znajdujące się na komputerze. Monitory mogą mieć różne rozmiary, ale wszystkie spełniają tę samą funkcję. Mysz i klawiatura umożliwiają pracę z tym, co jest wyświetlane na monitorze. Za pomocą myszy możesz klikać, zaznaczać i przenosić to, co widzisz na ekranie. Klawiatura służy do wprowadzenia informacji do komputera. Jeżeli posiadasz drukarkę, możesz wykonać papierową kopię tego, co jest wyświetlane na monitorze, jak w przypadku tego obrazka. I na koniec, żeby móc słyszeć dźwięki z komputera, potrzebujesz głośników. Dzięki nim usłyszysz wszystko od powiadomienia o nowej wiadomości e-mail w programie pocztowym do muzyki z ulubionej płyty CD. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, aby umożliwić optymalne wykorzystanie systemu Windows.